Witam, witam ludziska. Pewnie pytacie się mnie, co się tu stało, że mamy wojnę z Austrią, sojusz z Niemcami, a jeszcze wojnę z Francją. Tak. No, to nic takiego, po prostu odcinek miał wyjść już w niedzielę, ale niestety nagrania mi się popsuły. No i muszę to nagrać jeszcze raz, a po prostu no chyba się nie obrazicie po prostu, no. Więc teraz na nagraniu już załatwimy Austrię i Francję. Miałem jeszcze wojnę z tego co pamiętam, to chyba z Algerią i Kazachstanem. No i z Finami, jak tu widzicie. Miałem jedną prowincję. Niemcy później jeszcze, no nie powiem, że dołączyły, bo później też zaatakowały Finlandię. No i jak my to zrobimy? Na razie to Austria mnie zaatakowała, nie wiem ile tu było dywizji, 15 tysięcy być może. Może mniej trochę. No ale lecimy z naszą serią. Mam nadzieję, że wiecie, że ja prowadzę ten kanał z moim kuzynem. No mam nadzieję, że też coś w końcu nagra. Przepraszam, że tamten odcinek był taki dziwny pod względem, że tak w porządku, ale po prostu musiałem zmienić to, na czym nagrywałem. Ten program do nagrywania. Ale teraz już wszystko jest git. I teraz się zastanawiam, jak uderzyć. No, ogólnie wpadajcie na Discorda mojego i oczywiście mojego kuzyna, tak jak i nam akurat to już mojego Twitcha. No zapraszam, bo ogólnie czasem jest ciekawie. Dobra, tu ruszymy. Tu derokrytywuj. Tu okrąż, tu idź, tu tak. Tu jeszcze dorekrutuj. I dorekrutuj jeszcze to, co możesz. Dobrze. No, z Austriakami, kiedy jeszcze nie nagrywałem, to było naprawdę ciężko. Było, ale na szczęście już aż tak nie jest. No, ogólnie miałem wojnę z Węgrami jeszcze, które nas zaatakowały, z Chorwacją, a jeszcze z Serbią. No nie mogę zainterweniować w Francji. Tu jakby co czeka na razie na obronę, ale zdesantujemy się na Burgund? Nie wiem, dobra. Nie będę się ośmieszał. No po prostu na ten cypelek, na Brest. O, chyba Irlandczycy chcą się wyzwolić. W ogóle pokażę wam, jak wygląda mapa świata. No tu się za dużo nie zmieniło. Tutaj Urugwaj został podbity przez Brazylijczyków. W Afryce, z tego co widzę, to nic. Azja. No Indie biorą się z Chinami komunistycznymi. No ale to nic nowego. Ogólnie te Niemcy mnie tak niepokoją, mimo że jesteśmy w sojuszu, no ale po prostu oni są bardzo silni. Zawsze myśli, ranking światowy, no. My jesteśmy czwarci. Ale kiedy zakończymy już te wojny, będziemy mieli Białoruś, no to stwierdzam, że będziemy tak już prawie na pierwszym miejscu pod względem tego rankingu. Jakoś tu trzeba to rozdysponować, że tak powiem. Dobrze. Tu na razie stoimy. Okej. Pyk. Tyk.
Ale przestraszyłem się na chwilę tej Austrii. To trzeba przyznać. I jak te dywizje tu dotrą, to ruszymy na Wiedeń. Albo tak. Rekrutuj, będzie tu 400. Tu wyślij. No, tyle. No i dobra. I ty ruszaj na Wiedeń. W Wiedniu nic dużego nie było. I autosave. Dobra, rusz się tu. Wy się cofacie wszyscy tu. Tu trochę inwestycje. I rekrutuj dywizję w Piotrowicach. Znaczy w Poznaniu, dobra, w Poznaniu, no, bo mam tu stworzoną prowincję, no, taką. Bo się bawiłem. Nie chcę za bardzo dzielić tej armii. Właśnie dlatego. Ale tu chyba jeszcze nie było wysyłane, a najgorzej. To do Wiednia, tu idziesz tu. A dobrze, że tu to wysłaliśmy, ale nie, bo w Wiedniu mieli. A! Dobra. Idź, Andrzej. I ty tu cofnij tych 300 i lecisz dalej. To musi lecieć tu. Trzeba no, wspierać tych Niemców, bo by mi tylko z nimi relacje się pogorszyły, więc. No bo. O kurde. Tu będziemy mieli granicę z Francją szybko. Bo praktycznie za chwilkę będziemy mieli tą granicę. Ale Niemcy nas tu uratują. Kurde, nie cierpię. No ale akurat tam mieli dywizję z Kubańcem. Dobra, ci. I no, jakoś nam idzie. Mam nadzieję, że za chwilkę to będziemy mogli już z tą Francją zakończyć wojny. Ale chyba wam pokazywałem, jaki mamy plan na podboje na początek. Chociaż z Rosją sobie naprawdę rozciągniemy granicę. Ale dobra. Nie szkodzi. Niderlandy potężne. Ciekawe. No nie. O, ta gra jest czasem taka wkurzająca. Dobra, to cofnij. To idziesz tak. Tak. Długotrwałe wojny w końcu nas wyniszczą. Dobra, chyba damy radę w końcu. Aż przegapiłem punkty badań. I mamy pokój z Austrią. Zobaczmy, jak to wyjdzie. 20. Czy chcemy mieć. Nie, my nie będziemy mieć za dużo popytów. Zgarniemy całą? Pewnie. Dobra. Litwo. Aha. Holy moly shit. Holy moly. Przepraszam. Dobrze, Litwo. Litwo, czy ty nas lubisz? Jak będziemy mieli 100, to trochę przeczekamy. No bo ja się nie podam, ja z nią stworzę w końcu tą Unię. Oho, dobra. Mamy tyle pieniędzy. Trzeba asymilować. To jest katastrofa.
jeśli chodzi o to. I ogólnie tak, żeby was poinformować, nagrywam to w poniedziałek, 10 maja. Tak w razie czego wam mówię. O, jeli. Aha, zajebiście, jeszcze zdam ją w stanie wojny jesteśmy. Muszę to na ten dostępu do morza nie ma. Zambio, proszę stąd wyjść. Naprawdę, ta rozgrywka jest bardzo, ale to bardzo dziwna. Jeszcze się nie skończyła. W ogóle bardzo dziwne granice. Mogą zaatakować Ukrainę, ale nie chce mi się brać tego od Białorusi, więc później zaatakujemy sobie Białoruś. Nie jest za silna. Przecież Austria nas porobiła. Nie, dobra. To nie wiem. Idź. O. Polska ma tu prowincję. Ma za sobą zajęte. Polish Empire. Dobra, wszystko zgarnia Polska. Halo. Nie, spróbujemy. Pewnie, że się. Zapewne nie zgodzili się Niemcy. Aha, jeszcze Łotwa i Libia. Zajebiście. Tak. Jeszcze z Libią. Dobra. Łotwo. Łotwa ma z nami granicę. Jak na złość. Nie, ona się nie podda. Już to widzę. Co z tą Libią zrobimy? Bo ona ma ile prowincji? Tych takich morskich. Raz, dwa, trzy. Trzy lub cztery. Nie, spróbujemy podpisać pokój chociaż z Libią. Bo jak jeszcze Łotwę, to ja bym chętnie wciągnął do siebie. To nie chce mi się mieć wojny z Libią. Polskie kolonie na Marsie. Dobra, udało się. Libia nam odpuściła. Dobra, Andrzej, rekrutujesz dywizję i zaraz zaatakujesz. Stolicy zrobimy i w Warszawie też. Dywizje, które jeszcze pójdą na Francję. No bo we Francji, no. Polsce nie idzie za dobrze, tak? No. Zobaczmy, jaki tu jest w ogóle ten. Czekaj. Nie, rodzaj terenu. Tu się bijemy na razie na równinach. Kurde. Jakbyśmy tutaj stanęli. Ale nie, no to nam zajmą zaraz. To trzeba tutaj zaatakować. To trzeba tak w lasach, nie? A tu będzie. O, mamy bonus obronny, ale ci tu nie mają bonusu obronnego. Tak, tu zaatakujemy. No to będzie lepiej, ale utrzymamy. No dobra. Dobra, zobaczmy. Kurde, no i. Dobra, tam w lesie. To prawdziwy Polak. Heheszki. Dobra. O, i stać mnie na dwie prowincje. Ale oczywiście Niemcy się nie zgodzą na taki go white peace. Czy tam pokój. No i. Dobra, atakuj. Bo mnie denerwują. O kurde, nie ma pieniędzy. Ty idź tu. Nie, dobra. Chociaż pożyczki. O, zgodzili się. Jak miło. Tutaj.
No, no i tak może być. A, dobra. Nie podoba mi się ta potęga Niemiec, bo prędzej czy później będę musiał ich zająć. No dobra, i teraz tak, Słowenia, Słowacja i chyba Bośnia. Na razie tak. Później się zajmiemy tą Białorusią. Idź tu, ty broni. To nie wiem, czy to po prostu dostanie, ale dobra. Ty idź na granicę ze Słowenią. Właśnie, wybuduję tutaj z ciekawości wieże obserwacyjne, dwie. Nie stać. Dwie wieże obserwacyjne. I mają tu wizji. Dobra. Ta armia pójdzie tu. Większość pójdzie tu. I ta 300 idzie tu. No, Łotwa już się wypaliła. O, myślałem, że już tego nie zajmiemy. Dobrze. Idź. Oby tu nic nie było takiego trochę większego. Dobra, Słowenia nie ma dużo dywizji. Na bardzo malutko, to ją spokojnie zajmiemy. No niezła ta Polska, niezła, ale my chcemy stworzyć Commonwealtha. To chyba trzeba być bez wojny. No trzeba ruszyć na tą Białoruś, bo ona mi się nie podoba tu. Ona ma za dużo polskiej ziemi. No i polecam oczywiście jeszcze kanał takiego jednego youtubera. Może jest jeszcze jest bardziej popularny ode mnie, no od nas, bo w sumie ja z kuzynem nagrywam praktycznie. To po prostu go polecę, jakbyście szukali jakichś filmów na YouTubie, gdzie ktoś gra w strategię, to zapraszam do właśnie kanału Kałacha. I on będzie przypięty w opisie. Tam, co się mówi przypięty? Będzie po prostu w opisie. Dobrze, i teraz damy dużo w badania i w inwestycje. Kurczę, a dobrze, że to wysłaliśmy. Łotwa zajęta. Sukces. Jesteśmy... trzecią największą siłą świata. Pewnie cała Łotwa zajęta. No i Hiszpanio, proszę cię, nie. Po co ci to? Aha, bo szczególnie, no dobra. Jak Niemcy są w wojnie, to się nie zgodzą. Już to dobrze o tym wiem. I no, przepraszam, że tą chwilę ciszy. Tak staram się coś mówić. I nie będę ciągle nagrywał Age of Civilizations. Jeszcze będę nagrywał Minecrafta lub inne gry. Przepraszam. Chyba kichnę. A, bo nie, dobra. No mi się jakoś zbiera. Ale dobra, no zaatakujemy tą Słowenię sobie za chwilkę. Tutaj sobie pchniemy, no nie starczy. O, tak. Dobra. Ci się zgodzili? Nie zgodzili się. Wypowiadamy wojnę z Słowenii. No i tak na zaskoczenia zaatakowaliśmy. A tak.
No i szkoda, że Francja się nie zgodziłam. Jakby się nie tyle więcej, no ja chcę tylko dostęp wojskowy. No nie chcę mi się desantować. Co? Nagle zrekrutowali miliard dywizji. Lol. Ojdź, ojdź, ojdź. Nie pykła. Ale dobra, no szybki pambur i będzie git. Aha, rozdzieliła armię, dobra. Potężna Słowenia podbija słabą Polskę. Cza, chyba nikt by tego nie chciał zobaczyć. Chyba, że goście ze Słowenii. To tak. Dobra, 7 000 polskiej dywizji. Desantuje się. Bo tak mi się chce. Chyba, że Niemcy nas wyprzedzą. Jest taka możliwość. Okej. Mamy pieniądze, no to sobie zasymilujemy. No, jakoś to tak będzie lecieć. Ale wojnę z Hiszpanią dokończymy sobie w następnym odcinku. Dlaczego? No, tak jakby moje filmy mają trwać po prostu po 20 minut max. Ja też nie chcę, żeby były za długie, ani za krótkie, nie? No. I na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek i tym pozytywnym akcentem się z wami żegnam. Pa!